Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Jestem w Pabianicach na zaproszenie miesięcznika Pabianice. Nazywam się Jarosław Świerczyński. Jestem radnym ze Rzgowa. Chciałem opowiedzieć Państwu troszeczkę na temat sesji online. Moja walka o sesję online zaczęła się w roku 2012, kiedy jeszcze nie byłem radnym. Byłem wtedy przedstawicielem Stowarzyszenia Obrony Mieszkańców Miasta i Gminy Rzgów. Jako przewodniczący wystosowałem do Rady Miejskiej i burmistrza poprzedniej kadencji wniosek o to, żeby transmisje mogły odbywać się online. Niestety Rada Miejska i burmistrz stwierdzili, że nie ma takich możliwości i technicznie nie ma strumienia przepływu. Nie wiem, co to znaczy, ale taką dostałem wtedy odpowiedź. Sytuacja zmieniła się diametralnie w roku 2014, po wyborach, kiedy zostałem radnym i przewodniczącym rady. Razem z klubem radnych Lepsza Przyszłość w Twoich Rękach doprowadziliśmy do tego, żeby sesje były transmitowane online. I pierwsza taka sesja była już transmitowana w październiku 2015 roku. Jest dużo korzyści z tego, że sesje są transmitowane online. Przede wszystkim mieszkańcy mogą oglądać sobie sesje w pracy, jeżeli charakter pracy im na to pozwala, w domu, kiedy opiekują się dziećmi. Na sesję do urzędu może przyjść kilkanaście osób, natomiast przez internet ogląda nasze sesje w Rzgowie około 1500 osób, także na gminę, która liczy sobie niespełna 10 tysięcy mieszkańców, jest to wynik bardzo dobry. Sesje są pożyteczne też z tego powodu, że mieszkańcy mogą kontrolować na bieżąco poczynania swojego radnego. Mogą stwierdzić, czy jest to ta sama osoba, na którą się kreowała w trakcie wyborów, czy spełnia ich oczekiwania, czy jest do sesji przygotowany, czy zna materiały sesyjne, czy zadaje mądre pytania i rzeczowe. Sesje online w Rzgowie wyeliminowały popijanie tak zwanej Irish Coffee w trakcie sesji, czy wychodzenie zbyt często na papierosa. Sesje online pełnią także funkcję edukacyjną. Mieszkańcy mogą zobaczyć, jak procedowany jest budżet, jak procedowane są uchwały, jak wygląda cały tryb podejmowania uchwał. Mogą stwierdzić, czy dany radny działa w ich interesie, czy nie zmienił swoich poglądów w trakcie wykonywania mandatu radnego. Mieszkańcy mogą zobaczyć, czy burmistrz dogaduje się z radą, jakie ma poglądy, jakie ma stanowisko wobec różnych spraw. Mogą sobie przez to kreować swoje opinie. Są to powody, dla których radni i burmistrzowie nie są zbyt chętni do tego, żeby obrady były transmitowane, ale ma to też dla nich dobre strony, ponieważ w sytuacji, kiedy jakiś dziennikarz czy obserwator, komentator przekręci ich wypowiedź, czy zrozumie opacznie, zawsze będą mogli wrócić do nagrania i udowodnić swoje racje. Podsumowując, nowoczesny, dobry radny, także i burmistrz czy prezydent, będzie zawsze zmierzał do jak największej jawności swoich działań, więc będzie za tym, żeby sesje były transmitowane przez internet. Ja z mojej strony jako radny uważam, że jest to wypełnienie konstytucyjnej powinności wobec mieszkańców. Dziękuję.